Drodzy synowie i córki, dziś moja dusza jest przepełniona miłością i czułością, gdy zwracam się do was, moi umiłowani, jako do Matki Jezusa Chrystusa. Wśród wyzwań i radości tego ziemskiego życia czuję obecność każdego z was w moim sercu, jak wieczna więź miłości, która nas jednoczy. Mój Syn Jezus przyszedł na świat, niosąc przesłanie o bezwarunkowej miłości i odkupieniu. Złożył swoje życie jako najwyższą ofiarę za zbawienie całej ludzkości, a ja w każdym momencie jego podróży byłem u jego boku, towarzysząc mu z miłością i poświęceniem. Tak jak towarzyszyłam mojemu synowi, chcę być obecna w ich życiu, prowadząc ich drogą wiary i braterskiej miłości. Serce mojej matki jest zasmucone bólem i trudnościami, z którymi boryka się wielu z was, ale wiedzcie, że nigdy nie jesteście sami. Jestem tutaj, wstawiając się za każdym z was przed Ojcem Niebieskim. Nieście pokój, nadzieję i miłosierdzie w często burzliwym świecie. Przyjmujcie się nawzajem ze współczuciem, wyciągając rękę do potrzebujących i hojnie przebaczając. To dzięki tym gestom światło mojego syna będzie świecić najjaśniej w ich życiu. Módlcie się, drodzy, z otwartym sercem, ponieważ modlitwa jest potężnym ogniwem, które łączy was z boskością i wzmacnia wasze dusze. Nie wahajcie się szukać schronienia u mojego wstawiennictwa, ponieważ zawsze jestem gotów przyjąć wasze błagania i zanieść je przed tron Boga. Zawsze pamiętajcie o miłości mojego syna do każdego z was. Bądź odważny w swoich wyborach, ufaj jego miłosierdziu i postępuj zgodnie z jego naukami. Z nim znajdziesz prawdziwy pokój i radość, których świat nie może dać. Moje dzieci, przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo i niech wzmocni was w waszych podróżach. Z matczyną miłością jestem przy każdym z was, czuwając nad waszym życiem i towarzysząc wam na każdym kroku. Łaska i pokój mojego Syna Jezusa niech zawsze będą z wami. Z miłością, Maryja, Matka Jezusa Chrystusa.